Mam cię. To się nagrywa. Jesteśmy w Krakowie. Dojechaliśmy właśnie na PPP, czyli Power Painters Party. Święto face paintingu. Zaraz pokażę wam, jak tam jest w środku i co tam mamy, kogo tam mamy i tak dalej. A w ogóle to wykorzystujemy ten czas, przyjechaliśmy do Krakowa również po to, żeby sobie spędzić trochę czasu ze sobą, pobyć w Krakowie. Pokażemy w ogóle, co tu robimy. Takim typowym listkiem to jest tak naprawdę to samo, co wykonywałam tutaj. Czyli po prostu to jest listek, który jest u podstawy szeroki, a u końca po prostu się kończy ostro, jest, można powiedzieć, wygląda jak płomień świeczki. Moja przygoda z face paintingiem zaczęła się tak naprawdę od tego, że mam małe dziecko, mam córeczkę i zaczęłam wymyślać jakieś nowe pomysły na to, jak uatrakcyjnić jej na przykład wyjazd na działkę i postanowiłam sobie kupić pierwsze farbki, no i poszłam do supermarketu i je kupiłam, co było oczywiście dużym błędem. Zaraz się zorientowałam, że te farbki nie działają tak fajnie, jakby mi się wydawało, że powinny działać. I kiedyś bardzo dobrze malowałam i miałam iść do szkoły plastycznej, dlatego też miałam jakieś takie porównanie, że to coś tutaj nie działa, coś nie chodzi. Zaczęłam się zastanawiać, gdzie by znaleźć jakieś pomysły na to, jak fajnie malować, i znalazłam grupy face paintingowe. I tak się zaczęła moja przygoda. Nie mam pojęcia, jak osiąga się mistrzostwo w face paintingu, natomiast dążę do tego, bo oczywiście chcę być jak najlepsza i myślę, że taką pokorą i wiarą, że spokojne ćwiczenia, częste ćwiczenia i dojdzie się do sukcesu. I nie do końca trzeba mieć w tym nie wiadomo jaki polot artystyczny. Takie wydarzenie jak dzisiejsze, PPP, są mega, mega ważne i chyba najważniejsze, i powinno to być minimum raz do roku. Myślę, że nowe osoby, mało doświadczone, mają po prostu niesamowitą okazję poznać te osoby, które już coś robią, uczestniczyć na warsztatach i obcinamy tą barierę między osobą, która jest super doświadczona, a tą osobą, która jest niedoświadczona i ma możliwość po prostu wejść w relację ze swoim mistrzem. I to jest bardzo pozytywne. Widać mnie? Ja dzisiaj bez obcasu, weź się z niego mojego podobnie. Face paintingiem zaczęłam się zajmować, dlatego że poproszono w szkole dzieci narysować w grupie dla jakiejś tam okazji. Więc poszłam, spróbowałam, a ponieważ wcześniej rysowałam naścienne rysunki i gadałam do ściany, to jak już pogadałam do dzieci, to mi się to strasznie spodobało. Pomyślałam sobie, po co ja mam gadać do siebie tak naprawdę albo do ściany, kiedy mogę gadać do ludzi. No i tak się zaczęło, się zakochałam natychmiastowo. Wiedziałam, że chcę to robić od razu. Uważam, że takie imprezy jak PPP są bardzo potrzebne, bo ludzie są bardziej świadomi. Jest okazja się spotkać, jest okazja zobaczyć, podzielić się jakimiś sekretami facepainterskimi, podpatrzeć, jak ktoś robi inne wzory, inne techniki. To po prostu nawet po prostu się spotkać z kimś, kto się interesuje tym samym i nawiązać długotrwałe takie przyjacielskie stosunki. To jest strasznie ekscytujące. We'll be right back.
zaczęło się zupełnie przypadkiem. Kiedy chodziłam do liceum plastycznego, miałam tam koleżankę, której mama prowadziła eventy i po prostu wzięła nas na taki event, mnie i kilka moich koleżanek. Natomiast wtedy malowaliśmy na kredkach i to było takie dosyć ciężkie przeżycie, aczkolwiek później jak trafiłam na którymś evencie na farby, to tak mi się to spodobało, że po prostu całkowicie się wciągnęłam i zaczęłam szukać nowych rozwiązań, nowych technik, nowych materiałów, na których można pracować. I w zasadzie to był właśnie ten początek. Myślę, że najważniejsze w PPP jest to, że się integrujemy, że wszystko to, co dzieje się na grupie facepaintingowej, później jak ludzie się spotykają, to w końcu tak naprawdę ta przyjaźń się pieczętuje, ta znajomość, która zaczęła się gdzieś tam w internecie, właśnie na forum, tutaj tak naprawdę może się zrealizować. PPP to jest w ogóle tak naprawdę zlot pasjonatów wszystkich ludzi z całej Polski tak naprawdę, którzy zebrali się wokół grupy na Facebooku. Podlinkuję wam oczywiście na dole, dotyczącej właśnie facepaintingu, inspirujących się nawzajem. W tym roku impreza jest już chyba ponad dwa razy większa, to znaczy jest dwa albo trzy razy więcej ludzi niż było w zeszłym roku. Jest wypełnione to warsztatami, pokazami, różnego rodzaju prelekcjami, więc jest bardzo inspirująco. Ekipa jest tak zżyta i tak pomocna wobec siebie, że nic tylko tu przyjeżdżać, jeżeli również jesteście pasjonatami. Spoko. Ja w zeszłym roku miałam też jakąś tam swoją pogadankę z uczestnikami. W tym roku jestem jako szeregowy, skromny uczestnik i serce mi rośnie, jak widzę, jak się impreza rozwinęła. I powiem wam jedno, że bardzo dużo się zmieniło, od kiedy ja zaczęłam malować. I pewnie jeszcze będzie się dużo zmieniać. Jest. Byłam u ciebie na kursie po raz pierwszy, przekonałam się, co to są z Nazaru, a potem okazało się, że jest coś więcej. No i zaczęłam zajmować się facepaintingiem. Imprezy takie jak PPP, dobrze, że powiedziałaś w liczbie mnogiej, bo powinno ich być zdecydowanie więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej. Tak, mamy przykład. W zeszłym roku 20 osób, w tym roku 80. Czyli zainteresowanie wzrasta, czyli zapotrzebowanie na facepainterów wzrasta, czyli tak! Co nam zrobi fotel? Rafał? Rafał? Mówi masz. Dobra. Tak naprawdę hobby, które mnie dopełnia. Trochę wyżycie się w sposób nieszkodliwy dla innych. Facepainting jest dla mnie sposobem na to, żeby mieć połączenie z drugą osobą, z drugim człowiekiem. Jest czymś magicznym. Dawanie i branie. Odpuszczam wszystko, nie ma świata, zamykam się. Jestem tylko ja i moje pędzle. Facepainting jest dla mnie wszystkim. Oprócz oczywiście mojej rodziny, facepainting wypełnia całe praktycznie moje serduszko. Życie jest sposobem na spełnienie. I relaks. Może kiedyś zarobek.